z pracy, bo na Donieckiej pracuję w Donieckim Kurawie, a idę sobie parkiem, wiesz, od no, córka tam pojechała ze rodziną. I jeszcze mówię, ja i mnie trzy autobusy, nie? Ja mówię, a ten do niej chodzę, tylko, bo co przyjdzie? No i sobie tak szłam, że tam się pozbierałam, chodzę na ten plac, moich jeszcze tam rodziny nie było, usiadłam sobie tam przy tej, w tym stoliczku, gdzie jest piaskownica. Tak patrzę na to drzewo, mówię, tam dosyć wieje. No. Ale one tak, biało przestało. I przynosi ci moi znajomi, mogę powiedzieć, co te drzewa, tak coś wieją, nie? Mocno. A no. Przestań, że jesteś nakręcona. Ja mówię, tu się coś stanie. Ja wam mówię, że tu się coś stanie, nie? Te drzewa tak by do mnie mówiła, jak potem no. Tak było uśpione, tak jakby jakieś echo usłyszałam od tych drzew. I nagle lecą patyki, nie? Tutaj ostała mówi, no tam się coś łamie. Ja mówię, no łamie się drzewa, faktycznie. Tylko było takie pękanie i tam troszkę coś pospadało, nie? Ja mówię, wiecie co, ja muszę stać, nie? Jeszcze w gazu, który kupa, ja mówię, wiecie co, ja wstaję, ja idę te dzieci uchronić, muszę je stamtąd wygonić, no. Nie? I nagle tak jakby to drzewo leci trochę naprzód, ale ono się zahaczyło. Aha. I tam były takie dwie duże gałęzie. Ja mówię, wiecie co, ja zadzwonię na 112 i musiałabym mi zabezpieczyć ten teren, bo ja nie jestem w stanie no. Sama stać i krzyczeć, bo tych dzieci było tysiąc, no, znaczy no, było 20 lat już na pewno. No. Tutaj z rowerkami jeszcze taki starszy pan się, i jak to jeszcze, oczywiście jak ktoś ściana, to atrakcja, nie? No siedzę ja. Przy tym drzewie, jeszcze takich dwóch chłopaczków małych do tego drzewa. Ja ryczę, ja mówię, Boże, Pan uciekajcie, bo to drzewo zaraz pewnie spadnie, nie? Na mnie patrzą dziwnie, nie? Ja mówię, no stoję na tym, mówię, o, już chodzi, ja mówię, nie, ja muszę stać, dopóki nie przyjdzie straż. Ta straż podjechała, że ten strażak, ja mówię, on mówi, jakie drzewo, mówię, te tutaj, ja mówię, tak czeszcie, ja mówię, pewnie zaraz coś się stanie, nie? I minęła minuta. I poszło. Leci, on mówi, właśnie leci, nie? Dobrze, ci rodzice, wszystkie te dzieciaki trzymali z drugiej strony, tam za wjeżdżalnią, to mówię, powiedział. Ja mówię, takie stare drzewa, jak ja robię, to naprawdę, to nam się wydaje, ale to jest taka masa w tym drzewie, ale tak nie jest wielkie. Ale ona jest duża. Ale nawet w tym mnie, tak? Mi się wydaje, że to taka gałązka, jak ona z tej góry klapnie, to proszę mi wierzyć, ja jestem fizyk z wykształcenia. To ta skorupka tego naprawdę nie trzyma. Dokładnie. Jeszcze mówię, że tu strasznie powiem, że to zabezpieczenie ten zadęcały taśmą, no. Gdzie jest ta piramida, mówię, bo to na pewno poleci w tą stronę, bo raczej no. Do tyłu drzewa nie lecą, nie? Ja mówię, i może nawet fitness tam bardziej, nie? No. A które to jest drzewo, wie, tak jeszcze mówię, on mówi, no to zaraz wyszły strażacy z drugiej strony, nie, jeszcze strażacy pójdą z drugiej strony, żeby się nic nie stało. No. On mówi, no kurczę, gdy wyszli, no to jeszcze byli, no nie wiadomo, no oni no. Uciekli, nie? To była sekunda.